Gościem Chełmskiej Biblioteki Publicznej Marcin Malew, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie Marcinie, związki z Chełmem teraz coraz bliższe za sprawą innego Marcina, Marcina Wońskiego, który popełnił swoją najnowszą powieść dziejącą się w przedwojennym Chełmie. Rozumiem, że mocno Pan rad z tego powodu. Tak, bo bardzo lubię Wrońskiego, bardzo lubię jego bohatera, czyli komisarza Maciejewskiego. No i bardzo się cieszę, bo jeszcze jestem wydawcą tejże książki, wydawnictwie WAP, więc bardziej się cieszę. Czas Herkulesów, bo tak się rzeczy nazywa, no jest świetna, więc jest bardzo dobra. Wiosna 1938 roku, jak zwykle mroczna historia, jak zwykle Maciejewski jest wkurzony, zirytowany, sarkastyczny, złośliwy i prawy. Także nie no, świetny sztab. Ciekaw jestem, jak zareagują mieszkańcy Chełma, bo to nigdy nie wiadomo. Czy ktoś się zachwyci, czy ktoś się obrazi. Znaczy ja tam nie widzę powodu do obrazy, żeby było jasne. Ale niezbadane są ścieżki percepcji dzieł literatury. Ja uważam, że to jest świetna powieść i wydaje mi się, że już dla Chełma to sama korzyść, bo ja na przykład jestem takim maniakiem, który lubi jeździć sobie śladami książek albo filmów. Na przykład coś przeczytam, coś mnie zaintryguje i chcę pojechać zobaczyć na własne oczy, jak to było. Więc idę o zakład, nie wiem na jaką skalę, ale że na pewno zdarzy się ten czy ów turysta, który przyjdzie tu specjalnie, żeby sprawdzić, czy istniała kiedyś, czy istnieje knajpa Targowica, gdzie co, nie? Istniała w ogóle? Istniała. No to muszę zobaczyć, gdzie. Jak będziemy zaraz się wybierać, dobra, to ja pokażę. No właśnie. No, efekt jest taki, że 3 nowe hotele i 10 restauracji ma powstać już z tego, co słyszymy o nowej książki Wrońskiego. To oczywiście żart, natomiast zapytam, skoro poznał Pan bohaterów, mieszkańców tego miasta, ten przekrój bardzo kolorowy, także pod względem etnicznym, narodowościowym. Tak, świat, którego już nie ma. Tak, świat, którego już niestety nie ma, my bardzo z tego powodu bolejemy. I on się podobał, zafascynował. Czy dzisiejsi odwiedzający spotkanie Chełmiany też przypadli do gustu? Bardzo przypadli do gustu, nie, bo bardzo długie spotkanie. Ja zazwyczaj staram się nie przesadzić, żeby nie zmęczyć ludzi, a dzisiaj jeszcze przed podpisywaniem książek, jak się skończyła właściwa część, po pytaniach licznych, co nie jest znowu regułą, patrzę, 2 godziny trwało, więc trochę zmęczyłem, bardzo przepraszam. Zebrany. Każdy, z kim ja rozmawiałem po spotkaniu, mówił, że mógłby się dać zmęczyć jeszcze przez jakiś czas, także nie, myślę, że... Bardzo jestem wdzięczny, ale lepiej żeśmy... lepiej zostawić niedosyt. Lepiej zostawić, zdecydowanie. To ja jeszcze tak, bo też czas troszkę goni, chciałem zapytać w skrócie o to, o co pytaliśmy już dzisiaj podczas spotkania dla tych, którzy na spotkaniu z jakichś tam powodów nie mogli być. Felietonista, korespondent, dziennikarz telewizyjny, radiowy, prezenter telewizyjny i dziennikarz telewizyjny, a ostatnio właśnie dyrektor wydawniczy dużego wydawnictwa. Która z tych ról jest Panu najbliższa, czy może jakby suma tych wszystkich strachów jest najlepsza? Nie no, w sumie suma, bo w każdej dziedzinie było coś, co mi się bardzo podobało. Znaczy, generalnie staram się w życiu, a od wielu lat już tak mam, że mogę nie robić tego, czego nie lubię. Po prostu. Jak coś robię, to dlatego, że lubię. Ale na dzisiaj te dwie takie najbardziej to jednak pisanie felietonów. To znaczy, no ja uwielbiam to, jak wychodzi nowy numer pisma i to nie jest imię, nazwisko, jest ten felieton. Albo jeszcze, jak tej Boże, idę ulicą albo tam jadę metrem i na przykład widzę. Oczywiście zdarza się to rzadko, ale jak czasem się zdarzy, że widzę kogoś, kto na przykład czyta i ryży, no, najpiękniejsza sytuacja, jaka się może zdarzyć autorowi, to strasznie, strasznie lubię. No i niewątpliwie praca w wydawnictwie, bo jest najświeższa. No, jestem od połowy listopada panem dyrektorem w grupie Foxa, czyli wydawnictwie WAB między innymi. No i to po prostu przez to, że to jest najświeższe, to też najbardziej mnie nakręca, no bo to jest nowe. Tak naprawdę efekty będzie widać dopiero za jakiś czas i też to jest tak jak w nowej pracy, że jestem za coś odpowiedzialny, a jednocześnie się uczę każdego dnia i to jest fascynujące. Także na dzisiaj to felietony, bo są taką najbardziej intymną sprawą, bo to moje, pisane i nie jest to praca zespołowa jak w telewizji czy gdzieś indziej, tylko to jest moje. A wydawnictwo było najświeższe. Spotkanie autorskie za nami, dzisiejsze obowiązki można powiedzieć też, żeby zakończyć tę naszą krótką rozmowę, ocierając się o odpoczynek, to zapytam paradoksalnie,
gdzie pan najchętniej odpoczywa i dlaczego w Gruzji? Znaczy, jeśli chodzi o odpoczywanie, w Gruzji to ja nie odpoczywam. W Gruzji wracam bardziej zmęczony. Za dużo znajomych. Nie, znajomi, bo tam gruzińskie podejście, że tak powiem, do spędzenia wspólnego czasu, to jest... Wracam wykończony w Gruzji. Po Gruzji muszę odpoczywać. To jest trochę tak, jak po wakacjach z dziećmi rodzice z utęsknieniem czekają na powrót do pracy, bo wreszcie odpoczną. Nie, ja najbardziej, najlepiej odpoczywam na Mazurach. Znaczy, po prostu mamy tam chałupę, w środku niczego i tam to jest odpoczynek. Tam po prostu będę banał, ale po prostu połażę sobie po łące czy po lesie, posiedzę sobie na werandzie, popatrzę się tempo w łąkę, przez które czasem przebiegnie jakieś zwierzę, przeleci myszołów i to jest Mazury, zdecydowanie Mazury. No to ja tak życzę, żeby tych czasu tego do odpoczynku było sporo i okazji też, a z drugiej strony jako wierny słuchacz, oglądacz i czytelnik powiem, że wcale nie chcę, żeby na te czasy tak często wyjeżdżać. Bardzo dziękuję za te ciepłe słowa, ale tak właśnie się zorientowałem, że właśnie od tej połowy listopada, czyli od przyjścia do wydawnictwa, to naprawdę przydałoby się chociaż parę dni właśnie. To tego życzymy. U nas też fajne jezioro, po jeziorze Łęczyńsko-Głodawskie, warto poznać też. Jeszcze dzisiaj o tym pogadamy. No dzisiaj dosyć nie zobaczę, ale tutaj można obczaić powrót. Tak? Jasne. Marcin Mele był moim i Państwa gościem Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Serdecznie dziękuję. Dziękuję.